Peggy 18. Witam was przeserdecznie w kolejnym odcinku z Fallouta 4. Jestem podekscytowany, ponieważ nie grałem chyba ze 2 dni i nareszcie mogę to zmienić i sobie coś nagrać i przede wszystkim zagrać. Także kotlecik z psa na początek. No i zaczynamy poszukiwania. Jak pamiętacie, tutaj troszkę zaczęliśmy czyścić lokalizację, ale zobaczymy, jak będzie duża. Bandycka łajza z krytykiem spróbujemy. Naprawdę fajny, fajny ma ten hełm, ale ja też wyglądam całkiem zacnie. Na pewno klimatycznie. Ależ odpad filmowo, ale co to tu mnie strzela? Działko jakieś? Co to jest? Coś jakby jakiś snajper? Czy... Nie, to jest ta broń. Samoróbka, pistolet? A to jest jakaś pułapka po prostu. Dobra. Żółty hełm lotniczy. Wygląda naprawdę bardzo fajnie. No dobra. Jestem przeładowany niestety. I z tego co pamiętam, nasz kolega również. Także no coś trzeba wywalić, kurde, ten żółty helm to mi się podoba. Także powywalam jakieś uzbrojenie, które już nie potrzebujemy. Dobra, trochę tego towaru jest. Także nie ma co płakać. Jakieś tajne przejście. No właśnie. No właśnie. Ta wełniana nić, nić się zawsze może przydać. Proszę, jak nam się zrobił schoweczek. Dobra, dawaj silny, wyłaź. W takim razie lecimy na drugą stronkę. Przypominam, że idziemy po Sinjina. Czyli bossa tej organizacji mafijnej. I co, tu nic nie ma? Modne okulary, nic ciekawego. Spinka, 2 steampaki, Radix. Dobra, nie wiem, czy ta szczotka Abraxo. Za Abraxo na pewno jest jakiś składnik. No dobra, to gdzie dalej w takim razie, bo tu nic nam nie działa. Tu mamy windę. Także lecimy na górę. Jak zdążył, no proszę. Nieźle wygląda z tym toporem. Dobra. A zjechaliśmy nie do góry, a na dół. Średni zamek. Elegancko. Stop fiddling! Smash! Dobra, nikogo to nie ma, także sobie na spokojnie to wszystko obejrzymy. Taśma terpentyna. Wódka. Kto wie, wódka to może być czy jakiś składnik czegoś. Da się to. Nie wszystkie te pudła da się z góry zdjąć. No dobra, idziemy w takim razie dalej. Generalnie na dół. Dużo dźwigasz znowu. Nie wiem, powiedzcie mi, czy tak faktycznie jest. Może to sprawdzić. Dobra, sprawdzimy sobie na przykładzie. Na przykład dwururki. Zobaczę, ile mam amunicji. Amunicja do strzelby 121. I zobaczę sobie, czy jak podniosę strzelbę bez amunicji, to czy jakąś dołoży mi amunicję z tej strzelby, czy wyjmie po prostu. Dobra, zawsze coś. Tutaj kasiorka. Dalej nic nie ma.
Do góry się nie da, także lecimy w kolejne miejsce. Nuka, szczoteczka, nic specjalnego, ale steampack i oczyszczona woda. Nie wiem, czy papierosy do czegoś się przydają, powiem szczerze. Do handlu na pewno. Złota rączka pielęgniarz, cholera no. Jak rozumiem, nie jest przyjaźnie nastawiony. Szkoda. Dobra, granat jakiś. Ups. Układ scalony. Znowu za dużo dźwigam. Kurczę no. Trzeba powywalać trochę. Nie to chciałem. Chciałem wywalić. R. R. Twarde te bandyckie łajzy całkiem. Ale nie jest tak źle. Kapsel, nabój, granat, steampack. Cholera, działko. Dobra, zajmie się. Jednak pieprznie to od razu rozwiązuje wszelkie problemy. Ręczna piła do kości. Dobra. Spróbujemy może tak. Spróbujmy z krytykiem. Ależ dostałem. Ależ on też dostał konkretnie. Kurde, stał koło tej. Szkoda, że tego nie wysadziłem po prostu. Dozownik ciekłego azotu, to cieszy. Szafka na akta. Steam paczek. Nie chciałbym, dobra, tutaj też. Rozglądam się tak w miarę sensownie. Znowu za dużo dźwigam, no jasny gwint. Wywalimy sobie tą krótką dwururkę jeszcze. Krótki karabin bojowy, laser karabin, to wszystko już w miarę mam. Dobra, idziemy wyżej. Dozownik tutaj mogłem strzelić oczywiście. W to i by troszkę wybuchło. No dobra, na razie cisza, spokój. Nuka Cola Quantum do kolekcji. Z czasem sobie zacznę popijać tę Nuka-Colę, a co? Idziemy wyżej. Kolejne piętro oczyszczone. Przy okazji sobie coś dziabnę. Jakiegoś wspomagacza małego. Na przykład kotlecik. Kurde. Cholera, no. Dobra. Dawaj, wyłaź, kurde. Dobra, coś trzeba dziabnąć. Może na przykład steampaczka. Czy ja wziąłem steampaka, kurde? Nie, wziąłem antyrada niechcący. Nabój do strzelby, czyli teraz będzie 125. Nabój do strzelby będzie teraz 131.
szukamy ich dalej. Walizka. Dobra, zaraz się nimi na spokojnie zajmiemy. Odlot psycho. Bioskaner. Dobra, tutaj jakieś pierdoły. Jesteśmy na dole. Taśma zawsze się przydaje. Kurka wodna. No i teraz chciałbym stąd wyjść i przez tego naszego mistrza, nie za bardzo mogę. Dobra, shotguna go. Dobra. Ładnie tu się okopali, kurde. Dwa działka obrotowe. To raczej tak na konkrecie bym powiedział. Dobra, wszystko zaraz będziemy sprawdzać. Nabój. Znowu za dużo biegam. Upuść, 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 upuść. Scared, huh? You should be. No dobra. W takim razie. Idziemy w dalszą drogę. Już są kolejni. Hensk jakimś kurde mieczem wyskoczył. Dobra, ja tutaj muszę sobie zaaplikować steampacka. Albo nawet za dwa. Był kij bilardowy. Workowa maska z rurkami. Brzydka. Dobra, żółty hełm lotniczy już taki mam. Całkiem spora ta lokalizacja. O ile w ogóle... o ile w ogóle ja dobrze ten... polazłem, bo równie dobrze może to w ogóle nie jest tutaj. No chyba tak. Anyone turns heel, I'm coming for you and your family. And you, Shroud, you step in. Mm-hmm. You're not walking away from this. Someone's out there. Dobra, już chcą nas. Dobra, spróbujmy sobie najpierw zabić Sinjina. O kurde, już go zabił. Dobra, słuchajcie, ja bym chciał jeszcze na sekundę wczytać to. Myślałem po prostu, że będzie jakiś dialog, rozmowa, dlatego tak nie strzelałem. Ale teraz już wiem, że nie ma sensu. Po prostu mu wypalę od razu. Kurde. Dobra, słuchajcie, jeszcze raz sobie wczytam. No bardzo chciałbym uratować tego naszego
Stuff everywhere. What humans call messy. Spróbuję po prostu trafić z krytykiem w głowę. Zobaczymy. Tylko może nie w tego. Spróbuję. No i... No i co? I tak go zabili, tak? No to jak ja bym miał niby go ocalić? Bez szans. Znaczy, nie mam pojęcia... Nie mam pojęcia, jak miałbym inaczej ocalić tego gościa, skoro tamtego zdjąłem ze snajperki. Nie wiem, jak macie jakiś pomysł? Co można było zrobić? Nie wiem, przeładować. To żyje jeszcze? Jasny gwint, no. Jestem praktycznie bez życia. Sobie taki duży antrykot z bramina. Słuchajcie, no ciężka... Ciężka sprawa. Bo gdy jeden tak naprawdę... Gdy zabiłem jednego... To za chwilę od razu drugi go mordował. Także musiałbym... No nie wiem... Jakoś idealnie, nie wiem, trafić dwóch od razu. Nie wiem jeszcze jak. Może jakbym miał bardziej rozwinięte, nie wiem, atrybuty, może ten łoc. Może dwa strzały z łoca, jeden tu, drugi tu. Nie wiem, czy próbować, czy nie próbować. Dobra, słuchajcie, to sobie jeszcze tutaj zasejwuję. Generalnie... Albo wezmę sobie taki zapis po prostu, żeby później się tamten nie zwalił. Wczytam sobie jeszcze raz... A, to tutaj wczytało. No dobra, to na chwilkę tylko. Przetestuję, czy da się z łotca od razu ustalić dwie akcje z tej snajperki. Co jeszcze mam ciekawszego z broni? Przejrzyjmy sobie. To jest snajpera. Tu jest taka snajpera. Nie wiem, może z tego? Dobra, spróbuję tak naprawdę raz i... jak się nie uda, to trudno. Tutaj sobie jeszcze zasejwuję za chwilkę. Przed tym bossem, tak normalnie, zrobimy sobie zapisz, powiedzmy... Jak to teraz zrobić? Musiałbym trafić tego w głowę i za chwilę tą w głowę, z jakimiś krytykami. No zaraz, spróbujmy tu w głowę, a tu już nie starczy. Musimy wstecz. Ciężka sprawa, ciężka sprawa. Chyba, że weźmiemy jeszcze sobie taką broń. Zobaczymy z tym wadcem. Dobra, teoretycznie ten w głowę i ta w głowę. Spróbuję z krytykiem. Najpierw pierwszy strzał weszło. A czy drugi strzał się uda? Udało się. No ale i tak go zabiło. Za mało, generalnie za mało punktów akcji na tą całą akcję, że tak powiem. Dobra, także wczytamy sobie. No jest to chyba do zrobienia. Musiałby jakoś idealnie wejść. Jeszcze sobie, że mogę spróbować z tego jakoś trafić, no nie wiem. Tego w głowę i tą w głowę. Z krytykiem. No, ale teraz w takim razie nie wejdzie w Sinjina za fulla. Nie, nie ma szans. Niewykonany.
Dobra, w takim razie wczytuję sobie ten zapis po naszej już akcji. To chyba te 44 minuty, mam nadzieję. Trzeba po prostu mieć jakiś... No mieć na tyle dobrą broń, żeby zone-shotować i jednego, i drugiego za chwilę. W innym przypadku, jak widzieliście, no nie za bardzo jest to możliwe. Także wracamy sobie do tej naszej osady. Co my tu mamy zrobić? Wrócić do Hancocka. Nie, to był opcjonalny, nie udało się. No mówię, do zrobienia, ale... No, tutaj sobie zejdziemy, będzie szybciej. Nie wiem, ta snajperka jest całkiem niezła. 66 obrażeń. Tak naprawdę bez krytyka. Raczej bym tej drugiej nie zabił w głowę. Musiałbym, nie wiem, jakieś mieć mega szczęście. Super młot. No nieźle wygląda. Ten mój chyba mutant ma taki super młot. Ale z toporem wygląda znacznie lepiej. No dobra, to zrobione. Wracamy w takim razie do dobrego sąsiedztwa. No i zobaczymy, czy to już będzie ostatnia misja w tej dobrej osadzie, czy jeszcze teraz jakieś zlecenia od Hancocka będą. Trochę już trwa odcinków ta misja w tym miejscu, ale całkiem według mnie fajna. No dobra, lecimy w takim razie do Hancocka. Old State House. Zobaczmy, co nam powie. Fred Allen at the Hotel Rexford. He can hook you up with Kim. Irma at the Memory Den. She offers a whole other class of drug. Hey, not too close, Mr. Tough Guy. Hey, crime fighter. I thought I saw the deed is done. The dreaded St. John breathes no more. All by your lonesome, you took down the big bad St. John. We get to walk that tightrope of freedom one more day. Take this for the effort. 750 kapsli, no to nieźle. You played your part in serving justice to those most deserving of it. I'm gonna miss these little conversations. Gutter's been running a little too red lately. You keep them clean, and you're welcome back anytime. Ukończono Srebrny Fantom, 400, prawie 500 życia na konkrecie. Za dużo dźwigasz. Czy coś on mi jeszcze tutaj dał, czy co? Jakiś gratis? Bo nie wiem, co on tak... Coś sobie tutaj wypuścimy. No dobra. Too bad about Finn. Jeszcze kurde. Coś muszę wywalić. Coś takiego. Ale fajny ten pistolecik, zobaczcie, taki z potrójnym tym. Dobra, wygląda nieźle, zostawię go sobie na razie. Dobra, wywalę ten krótki karabin bojowy. No i tak sobie myślę, że jak mamy jeszcze kilka minut, to za chwilkę sobie rozwinę bardzo trudne otwieranie zamków, bo to już chyba 18 poziom.
Jeśli się nie mylę, są, zaraz zobaczymy. I mógłbym wreszcie udać się do... Zaraz zobaczymy sobie, który to mam poziom. 18. No właśnie, 18 poziom. I mogę zrobić ślusarza. Bardzo trudne zamki. I o to chodziło. Teraz, tak naprawdę, żeby rozwinąć kolejny poziom, ale to tylko, żeby się nie łamały spinki, to już lipa. To 41, czyli w tym momencie mam najlepsze możliwe otwieranie zamków. Także zrobię to, co miałem zrobić już dawno temu, czyli udaję się do krypty 111, z której chciałbym zakosić broń, czyli ten kriolator, bo odkąd go zobaczyłem na początku gry, to nie mogłem się doczekać, żeby po prostu go sobie wreszcie otworzyć, a po prostu wymagany jest 18 poziom lub ewentualnie jakoś inaczej być może, także udajemy się do krypciochy. Coś tu pewnie muszę włączyć najpierw. Guzik windy. Staniemy sobie. O, i zaraz będziemy zjeżdżać na dół. Wskakuj. Także zrobiliśmy główną misję, czyli zabicie Sinjina, a na deser, jako wisienka na torcie, wreszcie, mam nadzieję, uda się zdobyć ten kriolator. Zobaczymy, czy jest to broń potężna, czy jedynie jakaś zabawka. Pewnie jakiś zamrażacz, jak nazwa wskazuje. No ciekawe, jak ty tu, kolego, wlazłeś przede mną. Bardzo ciekawe. Dobra, szukamy w takim razie kriolatora. On gdzieś tutaj chyba tam w miarę daleko nie był. Nie wiem gdzie, ale zaraz na pewno znajdziemy sobie. Dobra, tutaj nie. Czyli pewnie gdzieś w tym bocznym. Szukamy pomieszczenia szefuncia. Tutaj nie. No noises. Walk quiet, human. Gdzieś pewnie tutaj. O, chyba jest. Była szafeczka, na pewno, no właśnie. Bardzo trudny zamek. Wreszcie mogę go otworzyć. Ciekawe, ile tych spinek połamie na tym. Nie, ale już wiem gdzie. Jest. Yes. Witryna z kriolatorem. There we go. Kriolator. Obrażenia 20, czyli nie tak dużo. Szybkostrzelność 90, mały zasięg. Duża waga 13. No wygląda super. No jest to przede wszystkim broń unikatowa. Zobaczmy sobie, jak taki kriolator. Coś takiego. Konkret. Dobra, teraz zobaczmy, co by tu wywalić na chwilę. Ten klucz do kół. 50 odpromieniowania. Dobra. Albo jeszcze sobie zostawię. Pistolet maszynowy chciałbym do kolekcji. Dobra, samoróbki. Pistolety. Czy stąd jest jakieś szybkie wyjście? Czy mi się... O, tu jeszcze przy okazji coś... Nie zbadałem przy wyjściu. Także może być. No i co? I trzeba wrócić w takim razie. Czy on ma jakieś swoje wyjście tutaj do... Oddzielne, bo już też nie pamiętam.
kurde, tyle tam lazłem naokoła, to było tutaj, no. No dobra, słuchajcie, to w takim razie odcineczek mamy za sobą. Ja sobie w czasie tej przerwy 24-godzinnej zrobię porządki w ekwipunku, powyrzucam śmieci, posegreguję sobie, no i zaczniemy sobie w sanktuarium od jakiejś po prostu kolejnej misji od zera, także mamy wątek ze Srebrnym Fantomem za sobą. Zapraszam na kolejny odcinek i widzimy się niebawem, cześć! Hip-hop,